Nastrój się, na Nastrój się na Warsowie. Cezary Łasiczka to jest kolejny odcinek podcastu Nastrój się na Warsowie. Państwa i moim gościem jest pan profesor Jakub Haufa, skrzypek, dyrygent, pierwszy koncertmistrz, kierownik grupy Skrzypiec, orkiestry. Symfonia Warszawia. Dzień dobry, witam Dzień pana dobry. bardzo serdecznie. I pewnie niewiele osób wie, że swoją karierę w Orkiestrze Symfonia Warszawia zaczynał pan dużo wcześniej niż się wydaje. Czyli nie w 2003 roku, ale właściwie taki pierwszy wspólny występ to było w Poznaniu, kiedy pan miał kilka lat? Chyba około 10 lat, tak mi się wydaje. Kiedy byłem członkiem chóru profesora Stuligrosza Poznańskie Słowiki. I parokrotnie zdarzyło się, że właśnie z, z orkiestrą Sinfonia Warszawa występowaliśmy. Także w, na Expo w Sewilli. Pamiętam, że nawet chyba razem leciliśmy czarterowym samolotem. Więc e, tak, wtedy tak naprawdę się zaczęła cała historia. I to nawet zostało uwiecznione, bo to zdaje się, że jest na jednej z okładek płyt. Tego nie wiem, to jest zdjęcie akurat, jeżeli mówimy o, o, o płycie Wesperes z de Confessore, to ta płyta powstawała chyba właśnie w Poznaniu, nagranie z tej płyty. Aczkolwiek zdjęcie jest zupełnie z innego e, turne chóru. To było zdjęcie z koncerthausu w Berlinie akurat. I teraz, jako młody skrzypek, e, dostał się pan do orkiestry Symfonia Warszawia. I zastanawiałem się, jak to w ogóle było, bo przecież był pan otoczony przez wybitnych skrzypków. I teraz, jak tu pracować w zespole, gdzie co, co i rusz jakieś, jakieś dobre nazwisko? No, na pewno nie było prosto, ponieważ e, byłem młodym skrzypkiem, e, ledwo co po studiach, po konkursie Wieniawskiego. Miałem to szczęście być w finale razem właśnie z Leną Baewą i Romanem Simowiczem w 2001 roku. Nie, więc doświadczenie orkiestrowe nie było zbyt wielkie, tak naprawdę. Do orkiestry polecił mnie profesor Jan Stanienda, świętej pamięci, już niestety. I jakoś tak chyba, także dyrektor Franciszek Wybrańczyk wyczuli, że, 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 że może to jakby faktycznie jakoś dobrze zafunkcjonować. No, na, na początku nie było łatwo ale, no jakoś chyba podołałem, jeśli chodzi o, o, o że tak powiem, uczenie się całego repertuaru, obycia orkiestrowego, bo na pewno no było to wrzucenie na głęboką wodę, tak zwaną, no i było ratuj się kto może trochę, ale, ale no na pewno przez ten czas wiele się nauczyłem, z wieloma osobami się spotkałem na scenie, co właśnie z profesorem Pendereckim, z Nigelem Kennedy, między innymi, ale też z wieloma innymi i i na pewno to w jak, jakiś sposób oddziaływało na mnie. Także, także instrumentaliści, nie będący skrzypkami, prawda? Bo to jednak ma cały czas wpływ na, na, na to, co się później dzieje jakby w muzyce. Postać Nigella Kennedy'ego jest też ważna w naszej rozmowie, bo powstał pomysł, aby reaktywować polską orkiestrę kameralną. I dyrygentem czy szefem tej orkiestry, jeśli tak można powiedzieć, został, został Nigel Kennedy. Chociaż wydaje się, że on traktował właściwie wszystkich równo, tak? Znaczy, chyba mówi się, nie wiem czy, czy tak faktycznie było, że raczej nie, nie widział siebie jako kogoś wyżej, tylko że wszyscy byli na, na jednym poziomie, jeśli tak można. To znaczy, na pewno Nigel był gwiazdą, co by nie powiedzieć, ale, ale no na pewno wszystkich traktował po koleżeńsku i, i, i trochę różnych rzeczy się działo, jeśli chodzi o spotkania takie towarzyskie. Ja to bardzo miło wspominam. Na pewno, na pewno miało to dosyć spore takie połączenie dobre między muzykami dawnej polskiej orkiestry kameralnej. I, I nim, ponieważ ta żywiołowość na scenie, ona jednak można powiedzieć, że była w pewnym sensie podobna. Dla mnie to, to było dosyć spore przeżycie. Myśmy, myśmy wtedy mieli okazję zagrać naprawdę w większości sal, takich większych w Europie. Bardzo długie turny odbywaliśmy. Myślę, że śmiało można powiedzieć, że zagraliśmy ponad 100 koncertów z nim. Um, dla mnie osobiście było to, każdy występ był czymś nowym, ponieważ zawsze on bardzo lubił zaskakiwać różnych muzyków i dyrygentów. E, im, Im bardziej udawało mu się kogoś zaskakiwać, tym bardziej jeszcze to robił. Szczerze mówiąc, żeby mieć jakby, mówiąc potocznie, ubaw z tego. Ale e, naprawdę mi to wiele dało. Wiele takiego świeżości, w sensie takiej... E, uwagi na to, co się za chwilę może wydarzyć, żeby coś, coś za każdym razem ten, 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 to, to wykonanie było inne w pewnym sensie. Żeby to nie było takie raz wyuczone i, i, i na tym się kończy, tylko jednak żeby to, żeby to było zawsze coś żywego. A na czym polegało to zaskakiwanie? Zmienianie dynamiki, na przykład zmienianie artykulacji, zmienianie temp, nieoczekiwane na przykład szybsze zakończenie kadencji w jakichś koncertach na przykład Vivaldiego, no wie, wiele się działo. A to mówimy o zaskakiwaniu na żywo. Jak. Na żywo, tak, na scenie. Mówię o tym, że, że to się działo po prostu na scenie, to nie działo się na próbach. Oczywiście na próbach też, ale to no, na próbach zawsze ma to trochę inny wymiar, ale to, było na, to się działo na scenie też, tak. Polska Orkiestra Kameralna, kiedy rozpoczynała pod Batutą Jerzego Maksymiuka, wydawała się zupełnie innym tworem. Mam wrażenie, że mówiąc, jeżeli pewnie chodzi o energię, to można porównać i Jerzego Maksymiuka, i Nigella Kennedy'ego, ale jeżeli chodzi o filozofię, czym się różnili? W jaki sposób można porównać, czy zrozumieć Nigella Kennedy'ego w odniesieniu do Jerzego Maksymiuka? To chyba nie można tak ich szufladkować. Na pewno łączy ich jakiś sposób żywiołowości i na pewno muzykalności, na pewno wrażliwości na, na, na muzykę i, i, i dźwięk i barwę, ale to jednak są inne, inne światy, tak, tak mi się wydaje. Hmm, ponieważ no, Polska Orkiestra Kameralna. No to było coś niezwykłego, to było coś, był zupełnie inny repertuar też przede wszystkim. Znaczy oczywiście grali też koncerty waldiego, koncerty Bacha, ale jednak z Nigelem to był trochę bardziej, powiedzmy bardziej wymiar muzyki poważnej połączonej trochę z muzyką rockową może czasami aż. To jednak są dwa, dwa różne światy, i myślę, że, że nie można tu za bardzo mówić o jakiejś większej filozofii. Jakie są tutaj różnice w tej filozofii wyznawanej przez tych dwóch artystów, bo to jest zupełnie co innego. Zanim oczywiście dojdzie do koncertu, to są próby. Jerzy Maksymiuk i muzycy, którzy z nim pracowali, mówili, że na tych próbach. Powtarzali często fragmenty po wielokroć, to znaczy grali, dopóki to nie było doskonałe. A jak wyglądały próby z Nigelem Kennedym? Nigel też dążył do jakiejś takiej perfekcji artykulacyjnej, żeby wszystko było wspólne, w sensie spójne, żeby to, żeby to nie, 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 nie działo się coś przez przypadek. Aczkolwiek, tak jak mówię, później na koncercie bywało różnie. My, myśmy się na tym opierali, ale, ale no, ta żywiołowość jednak była. Ale też trzeba przyznać, że przez to wyćwiczenie tej spójności jakiejś artykulacyjnej podczas tych prób, to to co powstawało później na koncercie miało taki wymiar no, dosyć profesjonalny, tak, że faktycznie dużo się dzieje, ale jednak to widać, że, że zespół gra razem. A te właśnie zaskakujące, być może dla publiczności, elementy muzyczne, w jakich, jak były odbierane? No bo zdarzyło się przecież, no nie wiem, na przykład w Carcassonne, że jakiś tradycyjny irlandzki taniec czy utwór się pojawił. No to obok publiczność. Wivaldiego. Tak, publiczność, publiczność zawsze reagowała z uśmiechem raczej, bo, bo jednak to było, to było dosyć zabawne. Trzeba też podkreślić, że, że myślę, że Nigel miał mimo wszystko trochę inną publiczność niż taka standardowa publiczność, jak, jak, jak chodzi do, do, do sal koncertowych, na takie poważniejsze, na symfonię malera, więc. Więc e, oni byli przygotowani na to i e, też myślę. E, byli bardziej wyrozumiali, niż tacy prawdziwy, powiedzmy, krytycy, którzy by oceniali, zagrał Coś tak Waldiego, tak tak. czy tak zagrał Bacha, prawda? No więc, więc to było na pewno ciekawe, to było, to było pewnie w jakimś stopniu zabawne, bo to na pewno było zabawne, bo on też lubił żartować na scenie. Mm, tak, no, tak mi się tam. A muzycy? Muzycy, muzy, muzycy także dobrze się bawią na scenie. <grym> Muszę powiedzieć, że, że no właśnie myślę, że, że ta chęć, że tak powiem, robienia jakby tych zaskoczeń przez Nigella, była taka, że powodowała tą ciekawość wśród muzyków, co się wydarzy. I pamiętam, że chyba koncerty, mimo że program był chyba na półtorej godziny te koncerty potrafiły trwać w trzy, bo on lubił bardzo dużo opowiadać o różnych rzeczy właśnie, więc, więc mimo, że one właśnie się przez to wszystko nie nużyły, więc to myślę, że dla publiczności to było takie swego rodzaju show. Dla publiczności to był show, a muzycy sobie siedzieli w... no już dawno temu powinien być w garderobie i No sobie... pewnie, pewnie, jak był już 10 czy 15 koncert, to tak, to pewnie tak już, no ale... Ale no, ja to miło wspominam te czasy. Z punktu widzenia obserwatora, to jest interesujące, kiedy za czasów Jerzego Maksymika, Maksymiuka mamy do czynienia z precyzją, z takim wyćwiczeniem precyzji, że wszystko ma być dokładnie wtedy, kiedy trzeba, tak jak trzeba. To taka niemalże matematyka. A jeżeli chodzi o Nigella Kennedy'ego, to mam wrażenie, że tutaj właśnie improwizacja. Jest dużo improwizacji i takiego właśnie otwarcia się, ale wciąż precyzja. To znaczy tak, tak, no to co mówiłem, że, że tu było więcej takich y, rzeczy do, dowolnych jakby. A y, y, jeśli chodzi o, o, o Maksymilka i Polisczę dawną, to, to faktycznie to było takie już naprawdę wyćwiczone do, wszystko do, 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 do granic i bar, bardzo dobrze zresztą. A u Nigella to było też oczywiście, tak jak mówiłem, spójne, że zespół gra razem, ale jednak była ta duża doza dowalności, później też, tak? Nigel Kennedy bez wątpienia był gwiazdą, takim trochę showmanem, o czym Pan wspomniał i często… Jest, hmm. bo on dalej funkcjonuje, chyba... chyba gra w Krakowie nawet na jakiś teraz… Wciąż jest. Także był wtedy, w tamtych tak, czasach. Tak. I myślę, że po koncertach zawsze były jakieś jacyś ważni agenci albo jakieś lokalne, bardzo ważne osoby, które chciały się z nim spotykać. Natomiast podobno po każdym koncercie, zanim wyszedł, to pół godziny natychmiast po koncercie spędzał właśnie z zespołem. Z muzykami, tak. tak. Z muzykami w garderobie, gdzie był, była, że tak powiem, był catering. Tak, tak. Było bardzo, bardzo przyjemnie. Też było dużo żartów, dowcipów. Wiele się działo. Czyli rozumiem, że korzystaliście z tego cateringu, który chyba był częścią... Jego kontraktu. Jego kontraktu, czyli 12 lokalnych piw, dwa szampany, sushi, E, grillowany kurczak, surowe warzywa i pieczywo ryżowe. Przez grzeczność nie zaprzeczę. <grywa> <grywa> sushi było zawsze bardzo dobre, <grywa> nie będę ukrywać. <grywa> Więc nie, nie będziemy tutaj robić, nie będziemy lokować produktów tutaj. <grywa> No dobrze. I, i, I co się działo w tym spotkaniu? Cieszyliście się, krytykowaliście się? W, czy to było tylko czysto przyjemnościowe? To było czysto przyjemnościowe. Nie było raczej mm, krytykowania. Nie, nie, nie było takiej potrzeby. To było czysta po prostu taka towarzyska już, tak, towarzyskie spotkanie. Tak. I... Niektórzy być może sądzą, albo sądzili, albo wciąż sądzą, no właśnie, że improwizacja albo elektryczne skrzypce, albo jakieś kadencje jazzowe, no to, to, to nie jest coś, co przynależy do tradycji polskiej orkiestry kameralnej, czy też nie, przy, nie przynależy do nie wiem, wykonawstwa takiego, na jakie mieli ochotę. Zastanawiam się, że dochodziło do sporów pomiędzy pewną taką, no wybiegającą poza ramy muzyki klasycznej. Konwencją Kennedy'ego? Nie, nie przypominam sobie, żeby, żeby coś takiego miało miejsce. On oczywiście miał różne pomysły. Faktycznie do, do, do koncertu Mozarta pamiętam, nagrywał jazzową kadencję, ale myśmy to traktowali po prostu jako coś nowego. To też jest pewna postać, która no, miała w pewnym sensie właśnie podkreślać swoje jestestwo. Więc e, jeśli chodzi o niego, nie byliśmy tym zaskoczeni. Pewnie jakby to zrobił taki m, m, zwykły artysta, w sensie zwykły m, e, mówię o wyglądzie i tak dalej tak we fraku, to, to, to może by to mniej pasowało, ale to akurat ten, żeglany to, i rok. Tak to jest, gdyby... do niego to po prostu w pewnym sensie pasowało. tak. Zresztą można chyba na YouTubie nawet znaleźć, jak on we fraku gdzieś gra koncert jeszcze jako chłopak, tam par w międzyczasie, oczywiście, tego, o tym mogą posłuchać Państwo w, w innych odcinkach podcastu Nastrój się na Warsowie. Wkrótce po tym, kiedy maestro Jerzy Maksymiuk przeszedł do, do Szkocji, to Polska Orkiestra Kameralna rozszerzyła swój skład. Stała się, można powiedzieć, orkiestrą w Warsowie, a później działała w ramach symfonii Warsowej. Jak mam w ogóle wspominał te, te, te czasy w Polskiej Orkiestrze Kameralnej? Odsłonie drugi, reaktywacja, powrót polskiej orkiestry kameralnej. To był bardzo intensywny czas, bo ja w, w, no zacząłem pracę w orkiestrze i tak naprawdę od razu się zaczęły te koncerty. Akurat jeszcze, już chyba nawet chwilę wcześniej grali koledzy z nim jakieś koncerty, ale później faktycznie te tury się zaczęły dosyć takie gęste. To były po, po naprawdę 10, 10 koncertów w Niemczech, powiedzmy, po, po całych Niemczech autokarem, po tych największych salach. Ja miałem też okazję e, zagrać z nim nawet dwa koncerty m, z tym samym programem jakby, z, z, z muzykami z, z Filharmonii Berlińskiej, z, z, z tym składem, który nagrywał te dwie płyty e, z Bachem i Vivaldim. Zresztą chyba są dwie płyty z Vivaldim. Znam Daniela Stabrawa, bo Daniel Stabrawa akurat coś m, nie mógł zagrać dwóch koncertów i najczęściej zadzwonił, czy, czy mogę przyjechać. Więc e, to był bardzo intensywny czas, e, bo to, tak jak wspominałem, tych koncertów było mnóstwo. E, no, takie wariactwo trochę, to, to, to muszę powiedzieć. Aczkolwiek, no tak, jak mówię, od niego się wiele nauczyłem. Nauczyłem się e, takiej uwagi na scenie, że tak naprawdę mało co jest w stanie mnie w tej chwili już zaskoczyć. Aczkolwiek zaskakuje cały czas. <laughs> Różne rzeczy zaskakują. Światła, rampy były skierowane na Pana, często przecież nie wiem, podwójne koncerty. No właśnie, jego, prawda? Ta, tak, no właśnie, właśnie z filharmonią berlińską też, właśnie, były podwójne koncerty, nawet potrójne koncerty z Olafem Manningerem, który jest tą osobą chyba od Digital Concert Hall w Berlinczykach. No właśnie, wydaje mi się, że. Było mi dane, miałem ten zaszczyt, że chyba około 100 koncertów z nim zagrałem solo, więc, więc to naprawdę było dużo. I, I w sumie mogę powiedzieć, że nie był mnie już w stanie zaskoczyć niczym na tej scenie, ale też zaskakiwał. Kiedy rozmawiałem z muzykami, z niektórymi muzykami, którzy byli w tym pierwszym składzie polskiej orkiestry kameralnej, to bardzo interesujące było y, zobaczenie y, jakby kontekstu też y, polityczno społeczno nie wiem takiego krajobrazu Polski tak tej szarzyzny PRL-u i nagle pojawia się y, projekt który pozwala y, robić coś interesującego, ale jednocześnie w nadziei, że jeżeli będziemy mieli świetną orkiestrę i że będziemy mieli y, świetny produkt, jeżeli tak brzydko można powiedzieć to będziemy, to nagle otworzą się te drzwi na świat, na ten kolorowy świat, na najlepsze sale koncertowe, nagrania płyty. I to się, to się udało, to się wydarzyło, to się spełniło. I w pewnym sensie było to jak gdyby przejście z tego szarego PRL-u do tego kolorowego świata, do zachodu. Ale pan funkcjonował zupełnie w innym świecie. To już, już nie było jak gdyby złego PRL-u i kolorowego zachodu, tylko właściwie był pan częścią już tego świata zachodniego. Niego. Tak, tak, no w pewnym sensie tak, aczkolwiek e, no, możliwość wystąpienia na, na, w tych wszystkich salach, w których występowaliśmy z Nigelem, no to się rzadko zdarza. I w, tej, w takim, takim krótkim okresie czasu tak naprawdę, bo myśmy czasami nawet grali chyba po dwa koncerty, nie wiem, w filharmonii w Kolonii, załóżmy, tak, ale to wtedy się dołączyło na przykład, był Gewandhaus, była filharmonia berlińska, była filharmonia monachijska hale w Zurichu, Teatr de Champs-Élysées, Auditorium Nacional w Madrycie i te wszystkie, to było tylko kilka sal, które wymieniłem. Ale tak naprawdę zjechaliśmy Niemcy wszerz i, i, i wzdłuż. Więc to też było takie wydarzenie, bo to się już teraz coraz rzadziej zdarza, tak naprawdę, że żeby mieć możliwość tak. Oczywiście na koncert można pojechać, ale, ale żeby móc tak wystąpić od razu w krótkim okresie czasu. I co to, co to powoduje? Bo nagle człowiek mówi, kurczę, wszystkie moje marzenia zostały już spełnione, już grałem na no, wszystkich salach tro, tro, trochę, tak, trochę tak jest, że, że człowiek dużo rzeczy widział tak? i mając lat 42 obecnie już tak trochę próbuje już dystansować się do wszystkiego. Tak? Znaczy dystansować, no powiedzmy szukać spokoju w pewnym sensie. Tak. 42 lata i już szuka spokoju? No powiedzmy tak. A to nie jest tak, że właśnie to jest taki najlepszy okres, najbardziej płodny, inspirujący, że wtedy właśnie człowiek zaczyna zmieniać, znowu zmieniać świat, tylko już jako dojrzalszy człowiek, a nie jako lat. Widocznie się wszystko przydane. No właśnie. <grym> no. Ale myślę, że z jakimś tam bagażem doświadczeń już i, i, i z jakimiś refleksjami. Tak? Więc... Zawsze się wszystko udawało? Czy pamięta pan jakieś. Yy... Wpadki albo inne nietypowe sytuacje, niebezpieczne, zabawne, irytujące? Chyba nie. Czy się wszystko udawało? Nie można powiedzieć, że zawsze się wszystko pewnie udawało. Nie pamiętam, żeby coś, coś jakoś było ekstremalnie nieudane. Pamiętam tylko, że na pewno raz Nigel się spóźnił do tonhale w Zorychu na koncert chyba pół godziny, jak nie dłużej. No to tam przez chwilę był jakiś niepokój w publiczności. Ale finalnie skończyło się aplauzem na na szczęście. Yy, więc. Yy, nie, nie przypominam sobie, żebyśmy jak, żeby ponieśli jakąś klęskę gdzieś. To nie musiała być klęska, to mogło być jakieś <śm> zabawne <śm> wydarzenie, coś nie. Yy. No, no, lubił nas odwiedzać czasami w hotelu, na przykład Nigel, nieoczekiwanie i to było takie zaskoczenie. Człowiek chce już odpocząć, a tu. Niestety. Ale czy oczekiwał za, rozrywki, czy no, raczej sprawdzał, czy. Zabawy, zabawy. Zabawy. Tak, tak. No, więc... Nie, no, to, nie było, to nie była osoba, która sprawdzała, czy odpoczywamy na pewno. No, ale to rozumiem, że te też e, świadczy o jakimś dużym zaufaniu jednak do was, że nie musiał was kontrolować, bo zawsze byliście przygotowani? No to na pewno, nie, nie, to nie, nie było żadnej kontroli na pewno. Najważniejszy koncert, jaki pan pamięta, Zim? dla pana? Tak. Zim? Myślę, że ważny jest ten koncert w Carcassonne, tak naprawdę, bo, bo on został gdzieś tam. Jest na, na płycie dla Jemaj, tak naprawdę, więc to jest coś takiego dla mnie, faktycznie historia. I krąży gdzieś też w sieci, tam na YouTubie. Myślę, że no, wiele było koncertów ważnych, bo dla mnie każdy koncert jest ważny, dla mnie każda publiczność jest ważna i staram się zawsze grać jak najlepiej. Yy. Były, tak jak mówiłem no była ta filharmonia berlińska i, i no to z filharmonikami berlińskimi to były też ważne koncerty no bo to jednak byli e, muzycy różni tacy którzy jeszcze za Karajana grali i, i e, no i był, Co był stres. Nosa? nie nie powiedziałbym byli bardzo profesjonalni, o tak po, po, tak powiem naprawdę m, tak czuło się powagę instytucji filharmonii berlińskiej i, ale generalnie myślę, że ten koncert, który został uwieczniony, to jest dla mnie taki najważniejszy, naj, naj, największa pamiątka, no bo, no bo on jest, tak? On jest i zawsze będzie już. No, więc um, będziemy go pamiętać, możemy go stworzyć. I to był koncert live, więc my tam niczego nie powtarzaliśmy. No i na, też w ciekawym składzie, bo na kontrabasie... Dyrektor. Dyrektor Janusz tak, Marynowski. Tak, no, tak, tak, zgadza się. Tak, jeszcze, jeszcze, jeszcze wtedy grał, tak. Czy rozmawialiście o swoich y, instrumentach, o skrzypcach z Nigelem? Typu, a, ty masz oryginał, a ja mam kopię. Znaczy moja akurat kopia jest bardzo świeża. W tej chwili to jest akurat y, del, jazzu, del jazzu, na którym gra Zuckerman. Suckerman. Ja miał, miałem okazję grać na tym instrumencie Nigela, ładny Del jazzu La Font. Zresztą y, 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 przez jakiś czas, bo on już go nie, chyba nie posiada, grał chyba Wadim Ripin później. I pamiętam też taką sytuację ciekawą dla mnie, bo on się zastanawiał nad wymianą tego del jazzu na inne delgezu, posternie, Expanet. I na tym delgezu gra w tej chwili Rena Kapusą bodajże. I dał mi do przetestowania. I pytał, co myślę. Tam była jakaś kwestia dopłaty do tego instrumentu. W końcu się nie zdecydował, ale to było takie miłe wspomnienie, że miałem okazję. O zapytał, mi się dało to do, do ręki obydwa instrumenty mogłem sobie tam powiedzmy oblecieć palcami. No i co, no jak się człowiek czuje? Faktycznie jest tak, że bardzo miło. Dr, drżo, drżą mu kolana nie, i Nie, nie, no i to, ręce. Jest, to jest tak jak nie, dzieło sztuki. No jest dziełem sztuki wizualnie jest dla nas jeszcze użytkowo, tak? Może to nie jest obraz, który powiesimy na ścianie i się zachwycamy tylko i wyłącznie tym, jak on wisi, tylko tu możemy się zachwycać jak wygląda. Wiemy, że to jest historia. I oprócz tego jeszcze brzmienie, tak? Więc yy, to jest niezwykłe, że to jest coś ruchomego, coś, co przetrwało w zasadzie no, w tej chwili już 300 lat, tak? Więc to jest niesamowite. Przenoszone z ręki do ręki. Obraz jednak często, mimo oczywiście z różnych zawirowań historycznych, wisi na ścianie. Okej, okay, różna wilgotność i temperatura, ale no, skrzypce tym bardziej, tak? One są przenoszone, przewożone. Gdzieś tam czasami zdarzało się, że... Stradivariusy w jakichś bitwach brały udział nawet gdzieś tam w sakwie konia i, 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 i przeżywały, że tak powiem, to wszystko, więc e, no było to fajne uczucie, że można, że można dotknąć i zagrać na takich instrumentach. Lepiej brzmiały? No niż na przykład te, na których pan wtedy... Wtedy? To... Nie, no tam. To. to jednak Guarneri del Jazzu. No dobrze, nie, nie chcę otwierać Nowego rozdziału na temat brzmienia instrumentów historycznych, bo różne są zdania, ale. To znaczy, jeżeli mówimy o tych blind testach, tak zwanych, to, to się zgadza, hmm, ponieważ y, akurat y, lutnika, którego ja posiadam instrument, Stefana von Ber bardzo dużo osób przestaje grać na Stradivariusach lub, no, lub innych, nawet nie mówię o, o del jazzu, ale, ale, ale na różnych innych instrumentach i właśnie mm, kupują u niego instrumenty. W zasadzie sensie zamawiają z dużym wyprzedzeniem. Bardzo dużo osób i też w harmonii berlińskiej, w harmonii wiedeńskiej, ale też dużo solistów gra na współczesnych instrumentach. Christian Teclaw też gra na, na współczesnych skrzypcach. One myślę, w, no... Są tańsze i można im posiadać na własność w tym momencie, ale faktycznie te blind testy robione, e, gdzie biorą udział właśnie te stare instrumenty, plus współczesne, no często wygrywają te współczesne. W tej chwili już jest taka, taka technika budowania. Aczkolwiek, no. Rozumiem, że to jest jednak część pewnego prestiżu i. Właśnie o, budowania o tym chciałem marki. powiedzieć, że jednak, jak ktoś ma w życiu się napisane, że gra na Stradivariuszy lub w del del no to jest na pewno to marketingowo bardzo dobrze. Dobrze się sprzedaje. No i pan już też może to wpisać do swojego życiorysu. Ja mam tylko kopię, a ja a nie, ale dotykałem, się, tak. tak. No <laughs> i zagrał pan, mam nadzieję. <laughs> tak, kilka dźwięków. No to już nie trzeba doprecyzowywać. <laughs> już CV nie musi być <laughs> aż tak precyzyjne. Za, tak zwane, nie zadawać za dużo pytań. <laughs> to, dokładnie. No dobrze, a z czym panu się kojarzy Polska Orkiestra Kameralna? Jak, jak pan ją zapamiętał? Co to, czym to jest, jak pan myśli o tej wspaniałej przeszłości. Na pewno o tej orkiestrze, Polskiej Orkiestrze Kameralnej za Miuka, no to na pewno było to taki towar eksportowy, na pewno jeśli chodzi o, 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 nasze, o naszą Polskę. To było coś takiego niezwykłego, a takie, to, co, to co mi się podoba to takie dążenie do, 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 do takiej Precyzja aż do bólu, tak? Oczywiście precyzja jako taka nie istnieje, w sensie nie, nie precyzja, tylko perfekcja, tak? no, ona nie istnieje, tak? no To jest, to jest to dążymy do perfekcji, ale czy osiągniemy perfekcję, no to tutaj myślę, że myślę, że, 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 że nie ma osoby, która do końca jest perfekcyjna. Ale takie dążenie do takiego, myślę, obsesyjne nawet, no jakość też tych nagrań wszystkich, żywiołowość tej, tej, tej muzyki, tej, tej, tych wykonań. Bardzo dobrzy muzycy, którzy właśnie też byli bardzo zaangażowani w to, co, w to, co robią, tak? do, do bólu. No to było na pewno coś niezwykłego. A Polska Orkiestra Kameralna za Angela Kennedy'ego? Myślę, że to już jest, trochę był inny twór, jeśli mogę tak powiedzieć, no bo jednak oczywiście trochę muzyków jeszcze było, ale już było dużo młodych, chociażby ja. Więc więc to też było dążenie oczywiście do, do perfekcji, bo my wszyscy dążymy do perfekcji, ale myślę, że to był inny już repertuar grany, tak? To było ukękowane na jakieś takie właśnie koncerty z Nigellem między innymi, a tam jednak grywali dużo więcej repertuaru takiego no, wyćwiczonego Serenady, Czajkowskiego, Dworzaka, Sonaty Rosiniego, tak? Więc... To troszeczkę myślę, in, in, inne, inne już w pewnym sensie zespoły. By. Bardzo panu dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Również. Pan profesor Jakub Haufa, skrzypek, dyrygent, pierwszy koncertmistrz i kierownik grupy Skrzypiec Orkiestry Symfonia w Warszawie Był państwa i moim gościem. Zapraszam oczywiście do wysłuchania kolejnych, i poprzednich i przyszłych odcinków podcastu Nastrój się na Warsowie. Na Nastrój się, na Warsowie.